Jak zacząć przygodę z majsterkowaniem? Jak zacząć majsterkowanie? Jak zostać majsterkowiczem? Jakie narzędzia kupić? Czy będę potrzebował wiertarkę, wkrętarkę, wyżynarkę, lifierkę, ukośnicę, piłę stołową, grubościówkę, multitoola, remela? Na te pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Jak widzicie, na moim stole leżą tutaj trzy walizki. Tak, to są trzy wkrętarki. Według mnie najbardziej podstawowym narzędziem w każdym warsztacie majsterkowicza powinna być wkrętarka. Dlaczego? Dlatego, że to jest najbardziej uniwersalne narzędzie, elektronarzędzie, które jest wykorzystywane i które w zasadzie musi być w wersji akumulatorowej. Dlaczego? Dlatego, że to narzędzie jest bardzo często, gęsto potrzebne. Potrzebujemy coś wywiercić, potrzebujemy coś wkręcić, potrzebujemy coś rozwiercić. Jest bardzo mobilne, jest przeznaczone do pracy w warsztacie, jest przeznaczone do pracy w terenie. Najlepiej by było, gdyby każdy z nas miał bardzo pojemny portfel i mógł sobie pozwolić od razu na najdroższe narzędzie, chociaż nie wiem akuratnie, czy tutaj ta wkrętarka należy do najdroższych bądź nie. W każdym bądź razie jest potrzebna wkrętarka. Number one. Number zwei. Eins, zwei, drei. Teraz będzie drei. I numer trzy. Teraz mamy... Mamy rozlatującą się maszynę z Parkside'a. Biedna maszyna z Parkside'a. Ona za każdym razem, już drugi raz w filmie, coś z niej odpadło, a ona nadal pracuje. Powiedzcie, że to nie jest poważne narzędzie i godne polecenia. Powiem wam tak. Jeżeli chodzi o wkrętarkę, to tutaj możemy sobie pozwolić na maszynę budżetową bądź niebudżetową. Jeżeli kogoś stać, możecie sobie zakupić taką profesjonalną, no bo jeżeli macie wujka z Ameryki bądź znajomego z zagranicy, który wam w prezencie przyśle, pozdro, no to w tym momencie dlaczego nie? To jest akuratnie tak, numer jeden według mnie na warsztacie, co powinniście mieć. A co sobie wybierzecie, to będzie już tylko i wyłącznie zależało od tego, co potrzebujecie na swój warsztat. Jakie macie zasób portfela? Drugim narzędziem, które będziecie chcieli sobie nabyć, według mnie, to jest szlifierka kątowa. Szlifierka kątowa w warsztacie według mnie jest niezbędnym elektronarzędziem ze względu na to, że nie zawsze mamy możliwość przecięcia czegoś brzeszczotem do metalu. Mamy w końcu XXI wiek, mamy, jakby nie było, dostęp do prądu, więc możemy sobie tutaj spokojnie pozwolić na to, żeby takie narzędzie zakupić. Ja akuratnie mam taką szlifierkę o nazwie MagTech. Jest to szlifierka na, z tego co się doczytałem kiedyś, to jest na licencji Makity. Zresztą tutaj nawet jest to opisane. O. Mamy Makita, a z tej strony mamy nazwę MagTech. Muszę wam powiedzieć, że jestem z tej maszyny bardzo zadowolony. Nieraz pomogła mi w moich pracach ze względu na to, że ja ogólnie rzecz biorąc, oprócz tego, że prowadzę kanał na YouTubie, ja pracuję również na etacie. Szlifierkę w pracy również mam, ale tam mam z Dewalta, jak to się tam zwie. Zamiast szlifierki możemy sobie no, kupić brzeszczot i jakąś ramkę do tego brzeszczotu. No ale w zasadzie, no co? Mamy śrubę do przecięcia, mamy profil do przecięcia, żeby go przykładowo pospawać, jeżeli już gdzieś ktoś jest na tym etapie. Dla mnie to jest numer dwa, jeżeli chodzi o potrzebną maszynę, potrzebne elektronarzędzie. I tutaj nie ma co się czarować. Taka maszyna musi być. Jaką dużą i jakiej marki, nie będę wam tutaj mówił. Ja akurat nie korzystam z tej. Można sobie zakupić gdzieś jakąś szlifierkę budżetową, z tym, że wystrzegałbym się jednak narzędzi, elektronarzędzi ze sklepów typu właśnie Lidl, Biedronka, jakieś tam te inne. To są maszyny, które dadzą wam mniej frajdy
i zadowolenia. Tamte maszyny jednak, kultura pracy pozostawia bardzo, bardzo dużo do życzenia. Jako, że tutaj nie jest tylko mowa o elektronarzędziach, pokazałem już Wam dwa elektronarzędzia, ale mowa jest tutaj o narzędziach potrzebnych dla majsterkowicza, który dopiero zaczyna. Dlatego na trzecim miejscu według mnie będą kątowniki. Różne, przeróżne. Pamiętajcie o tym. Im tańszy kątownik, tym Wam będzie pokazywał bardziej prosty kąt. Tylko nie wiem gdzie. Słuchajcie. Pierwszy kątownik, który kiedyś sobie kupiłem, to był taki kątownik, który jest przeznaczony w zasadzie bardziej do, tam gdzieś dla budowlańców, ale to chyba dla budowlańców amatorów, którzy są pod wpływem TGS-TGS. Raczej odpuściłbym sobie takie kątowniki. Ja mam go ze względu na to, że on na moim tle, tam z tyłu zielone tło, żółty kątownik, ładnie się prezentuje, więc jest. Później nabyłem sobie taki kątownik również z marketu. Powiem Wam szczerze, że to jest jakaś tam taniocha. To akurat nie jest z firmy Topex i tutaj chyba zależy jak trafię, bo to jest mój drugi kątownik z tej samej firmy, również 500 mm długości. Pierwszy też był w tej długości. Niestety, ale on pokazywał bardzo różne pierdoły i tutaj nie polecam. Ku mojemu zaskoczeniu kupiłem w Castoramie kiedyś taki kątowniczek. Myślałem, że... To znaczy się myślałem, nie spodziewałem się żadnych cudów, ale przy odrobinie zaznajomienia się z tym kątowniczkiem okazuje się, że on nawet całkiem poprawnie potrafi nam zmierzyć kąt 90 stopni, jak i 45, bo tutaj ma właśnie taką przylgnię, do której możecie sobie zmierzyć 45. Ale to nie chodzi o skomplikowaność kątownika i jego różnych funkcjach, tylko o to, żeby mieć w warsztacie jakiś kątownik. I tutaj już sprzęt, który jak dla mnie jest najlepszym kątownikiem, który posiadam u siebie w warsztacie. Również różne opinie na jego temat chodziły, ale tutaj okazuje się, że większość ludzi, którzy narzekali na te kątowniki, że brak kąta, no to tutaj niestety, ale kłania się nieznajomość użytkowania samego kątownika. Ale to nie będę się rozwodził, bo zaraz się gdzieś hejt jakiś posypie, że reklamuję. Dostałem ten kątownik od Wolfcrafta. Ja nigdy nie ukrywam, że z Wolfcraftem bardzo lubię współpracować i tutaj te narzędzia dla mnie one się naprawdę sprawdzają. Także wszystkim majsterkowiczom, jak i półprofesjonalistom mogę spokojnie polecić ich narzędzia, gdyż są godne uwagi. Ale to nie jest teraz, żebym ja reklamował, bo nie jest to link sponsorowany, nie jest to film sponsorowany. Tutaj pokazuję to, co mam i czego używam. Dobra, lecimy z następnym narzędziem. Tylko co teraz będzie? Następnym narzędziem, które według mnie na warsztacie musi się obowiązkowo znaleźć, jest oczywiście radio, które tam stoi na półce w rogu. Bez radia to jest nierobota. Radio musi być i tu nawet nie ma o czym rozmawiać. Miarki zwijane. Miarek zwijanych na warsztacie nigdy dosyć. Dlaczego? Dlatego, że miarki to są takie wredne małpy podobne do ołówków, które bardzo często lubią się gubić i niestety, ale ja z tego co pamiętam, to ja mam gdzieś chyba z 8 miarek. Te, które zdążyłem zlokalizować, to są 3. Z czego akurat nie z tej miarki najmniej korzystam ze względu na to, że to jest miarka bardzo długa. Ona już jest bardzo zdezelowana. Ona ma chyba z 5 metrów, czy nawet więcej. Nawet nie wiem, bo dosyć duża jest. A kiedyś mi spadła i się zepsuła. Mam tutaj taką malutką miarkę. Mega dobry wybór. Tak wygląda ta miarka. W ten sposób, takie coś,
No i mój ostatni zakup, pozdrawiam Adriana. Byliśmy w sklepie pewnym takim i kupiłem sobie taką miarkę z Milwaukee. Jedyne narzędzie z Milwaukee, które mam u siebie na tym. A tak poważnie, trzeba mieć takie miarki w dużych ilościach, żeby było co mierzyć. Następnym narzędziem, które jest bardzo przydatne, w zasadzie to będą dwa narzędzia, ale to będzie z dziedziny ściskania i ściskania. Ściskajmy się wzajemnie, więc na tapetę idą tutaj ściski stolarskie. Tutaj mam takie ściski, które są już gdzieś tam wiekowe, zdobyczne. Mimo tego, że te ściski są już bardzo mocno powykrzywiane, to one jeszcze działają. Tutaj są bardzo mocno marketowe, bodajże z Obi, jakieś takie ściski, bardzo charakterystyczne ściski z czerwonymi rączkami, które na potęgę wypadają, na potęgę psują się kapselki, górny pazur ścisku, po prostu lubi wylatywać. Oprócz tego tutaj ten płaskownik jest troszkę za, że tak powiem, za cieniutki i one się lubią odkształcać. Ale dla początkującego ja też mam takie ściski właśnie z tego względu, że na początku każdy ścisk jest dosyć drogim narzędziem pomagającym, wspomagającym nas w pracach. I no, większość z nas kupuje takie tanie ściski. Dopiero później, jak już się wprawimy i troszkę wyrobimy, zaczynamy gdzieś szukać lepszych narzędzi, elektronarzędzi i później przychodzą z pomocą nam już bardziej takie półprofesjonalne czy profesjonalne ściski. Warto się zaopatrzyć również w ściski, które mają już bardziej potężną budowę. I tutaj już jest taki ścisk dosyć masywny. On jest jeden ścisk, a jest ciężki jak diabli. Ale te ściski są już troszkę droższe. To jest ścisk śrubowy. One służą do dosyć mocnego ściskania, załóżmy, dwóch kawałków drewna, które chcemy ze sobą skleić. W ofercie można spotkać również ściski automatyczne, tak zwane jednoręczne. I tutaj na przykładzie mojego ukochanego Wolfcrafta pokazuję wam tutaj taki ścisk, który jest ściskiem jednoręcznym. Co znaczy ścisk jednoręczny? Jedną ręką ścisnąłem, a tutaj mam taką drugą wajchę i tą drugą wajchą otwieram. To nie są wszystkie możliwości tych ścisków. Jeżeli chcielibyście poznać więcej możliwości tych ścisków, możecie znaleźć film w internetach, a jeżeli nie, to zostawcie komentarz, mogę wam przedstawić szerzej te ściski. Także to jest następne narzędzie, które jest bardzo potrzebne, ale jest jeszcze narzędzie, które mam tu straszny bałagan i madło. Niestety moje imadło tutaj na stole się nie znajdzie, gdyż ono jest tam przykręcone na stałe i nie będę go stamtąd odkręcał, a tam filmu nie mam jak kręcić, dlatego wam tylko pokazałem taki krótki materiał, bo tam jest po pierwsze bałagan, miejsce odkładcze, ale imadło w każdym warsztacie Majsterkowicza również powinno się znaleźć. Nie wyobrażam sobie ciąć przykładowo śruby, pręta bądź jakiegoś innego płaskownika kątówką, szlifierką kątową bądź nawet zwykłym brzeszczotem, trzymając coś w ręce. Tu niestety, ale nie ma wybacz i takie elektronarzędzie jak szlifierka kątowa nie będzie nam wybaczało, że coś będziemy sobie trzymać w ręce, bo to może się słabo się to może skończyć. Wiem coś z autopsji. Mam tutaj jedną rękę, taką, która kiedyś dostała kątówką. I posłuchajcie rady, że tak powiem, troszkę bardziej doświadczonego. Tak, będzie teraz o BHP. Słuchajcie.
Znam wielu takich. Znam wielu takich majsterkowiczów, początkujących jak i zaawansowanych, a im bardziej zaawansowany, tym czasami bardziej rutyna zeżera takiego majsterkowicza, takiego półprofesjonalistę bądź profesjonalistę. Dlatego później w internetach można zauważyć, albo wśród waszych znajomych, rozejrzyjcie się, ucięte palce, głuchy jak pień, ślepy jak kret. I można by tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. Drogi oddechowe, czyli maska na twarz, jedziemy z tym koksem. Jeżeli szlifujesz, jeżeli obróbka w drewnie, jeżeli tobie się wydaje, że pył z drewna nic nie robi, robi to dużo. Czuć to czasami na płucach, ja też czasami, niestety, czasami mi się wkrada ta rutyna i gdzieś nie zawsze ta maska jednak ląduje. Ale staram się, żeby ona jednak była. Ochronniki słuchu, słuchaweczki, stopery, ewentualnie jakieś słuchawki z muzyką, chociaż nie zalecam muzyki, nie powinno się. Mnie uczono, że przy pracy z maszynami nie powinno się stosować słuchawek z muzyką. Dlaczego? Ze względu na to, że słuchawka z muzyką bardzo rozprasza. To jest po pierwsze. Muzyka leci sobie, jest wszystko fajnie, pięknie, wpadamy sobie w jakieś tam rytmy i zaczynamy dostosowywać się do rytmu, a nie skupiać się na danej pracy. I ostatnia rzecz to są ochronniki oczu oraz twarzy. Tu mamy przyłbicę taką zakurzoną. Jej dawno nie stosowałem, bo nie było takiej potrzeby, ale mam w warsztacie i jeżeli jest taka potrzeba, wystarczy przemyć i możemy stosować. Okulary zamknięte. Tutaj z tymi okularami zamkniętymi to jest różnie ze względu na to, że one lubią sobie zaparować, ale również je mam i ich używam. Oraz zwykłe okulary. Zobaczcie, tu mam jedną parę, a tu mam jeszcze dwie pary. Więc okularów jest i te okulary wszystkie są używane. Fajne są, bo to są okulary, które są w całości zamknięte, to znaczy się zamknięte. One zamykają nam oczy tutaj do policzków i nad brwiami, ale nie wpuszczają nam żadnych większych pyłów. To nie są okulary, które chronią nas w 100%, ale chronią. I mamy coś na tych oczach. I później nie musimy przerywać pracy ze względu na to, że nam coś wpadło do oka i widzimy tylko na jedno. Dobra, majstry, majsterki. Robimy tak. To wszystko na bok. I teraz 3, 2, 1, start. Piszemy komentarze. Czekam na pozytywne komentarze. Czekam na negatywne komentarze. Co byś jeszcze dorzucił do swojego warsztatu? Mi się wydaje, że te narzędzia, od tych narzędzi trzeba zacząć, a w miarę postępu później możemy sobie dokupić wiertarkę ręczną z udarem bądź bez, chociaż ja wychodzę z założenia, że wiertarki takie zwykłe wiertarki z udarem trochę mijają się z celem, bo to też można podzielić na dwie kategorie, ale tutaj może nagramy jakiś osobny materiał, zostawcie również info, czy chcecie, która wiertarka do czego powinna służyć. A już całkiem później, jak już będziecie się rozwijać, w miarę jedzenia, apetyt rośnie, jakoś tak to było, nie pamiętam, jakaś wiertarka kolumnowa, bądź coś w tym stylu. Dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle. Ja bardzo serdecznie dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, majstry, majsterki, bez pitolenia. Olo 76. Na razie, trzymajcie się. Ciao.